Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiejszy odcinek jest specjalny, dlatego że przetestujemy sobie wszystkie nowusieńkie skiny, które zostaną wprowadzone wraz z nową aktualizacją. Jeżeli nie możecie się doczekać aktualizacji tak samo jak ja, no to strzelcie łapeczkę w górę. Każda łapka w górę przyspiesza aktualizację o 1 minutę. No, zobaczymy czy faktycznie one działają. Ale zanim sobie przejrzymy i przetestujemy wszystkie nowusieńkie skiny, chciałem wam przedstawić przekozacką ofertę sieci Play. Jest to jesienna promocja dotycząca klientów, którzy posiadają już abonament w sieci Play. Chyba się ze mną zgodzicie, że wszyscy kochają zniżki. Tym razem Play przygotowało 15 zł zniżki na pierwszy zakup Google Play, Apple Store oraz Xbox Store. Fajne jest to, że te zniżki możecie wykorzystać w każdym tych sklepów, a tych zniżek jest aż 3. W tych sklepach oczywiście możecie zapłacić z Play i dopisać sobie zakupy na przykład do rachunku za telefon albo doliczyć do faktury. Także jak zwykle, wygodnie i komfortowo. Link do promocji oczywiście znajdziecie w opisie, więc klikajcie, zaglądajcie. Dużo dzisiaj tych dobrych informacji, co? Mam dla was jeszcze jedną i to najlepszą. W ofercie Play są już dostępne Xboxy, dokładnie w przedsprzedaży. I są to modele Xbox Series X, które posiadają 4K w rozgrywce, do 120 klatek na sekundę oraz 12 teraflopów mocy. Link oczywiście do oferty też znajdziecie w opisie, więc koniecznie klikajcie, zaglądajcie. Mam nadzieję, że tymi fajnymi informacjami umiliłem wam dzień. A teraz już, moi kochani, przejdźmy do odcinka i przetestujmy wszystkie nowusieńkie skiny. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i moi kochani, na dzień dobry wita nas złoty Mortis. Spójrzcie, jak on przekozacko wygląda. I pokażę wam coś fajnego. Złoty Mortis jest w kapeluszu i bez kapelusza. Tak samo srebrny Mortis jest z kapeluszem i bez kapelusza. Czyli kupując srebrny skin, po prostu chyba dostaniemy dwa warianty. Więc bardzo fajnie. Jak widzimy, awatar Max też się zmienił, ale sam skin zmiany żadnej nie otrzymał. Zacznijmy sobie może od Colta. Kolcik dostanie nowego skina, który nazywa się Challenger Colt. Moi kochani, zobaczcie, jak on przekozacko wygląda. Jest przecudowny. Jego pistolety są... kurczę, wbudowane w telefon, albo telefon wbudowany w pistolet, coś takiego. Przetestujmy sobie go. A naszego Colta przetestujemy na nowym środowisku. Moi kochani, zobaczcie, jak to kozacko teraz wygląda. To jest podest sceniczny Poco, tak się nazywa nowe środowisko. I mamy na nim teleporty. Zobaczcie, możemy się teleportować z mapy w jednym kierunku i później na przykład chłopa wyjaśnić i uciekamy. Ej, halo, halo, załaduj się! Nie, no dostałem gonga, nie wierzę. Nie wiedziałem, że te teleporty mają delay. Ale powiem wam, że to bardzo fajnie wygląda. Dobra, tutaj musimy pojechać wszystkich. Ciach, 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 ciach. Wyjaśniamy towarzystwo. Jeszcze Jackie dostała, okej. Kroimy gemy i postarajmy się jeszcze raz uciec na przykład teleportem. Bardzo fajne są te teleporty, zobaczcie. Ciach. Środowisko będzie dostępne w 3 trybach. Game grabie, w napadzie i w nagrodzie. O ile się nie mylę, za chwileczkę sobie wszystko przetestujemy. Wiemy, jak to wygląda. Czy ten Colt ma... jakieś animacje. Tak, jego strzały są inne, nie są jak podstawowe. Strzela takimi jakby, ojejku, ojejku, dyskami. A jego ultimate atak różni się od podstawowego skina. Poczekajcie, poczekajcie, bo nie mogę nic trafić, rozwalmy to. Nie chcę paść, nie chcę paść. Strzelamy, El Primo uciekł, dobra. I go ultujemy teraz. Drrr, ole, ma kozacki laser, taki świecący jest jego ultimate atak, więc... sztos totalny. Dobra, wyjdźmy sobie teraz z gierki i przetestujemy kolejny skin. Bull, moi kochani, doczekał się swojej złotej edycji. Spójrzcie, jak on wygląda. Powiem wam, że wygląda naprawdę mega fajnie. Wypróbujmy sobie go, ale tym razem wypróbujemy sobie Bulla na normalnym training roomie. Oczywiście wariant złoty. Zobaczymy, czy się różni jego grafika. Nie, no chyba grafika się niczym nie różni. Mamy ulta, ruszamy. No niestety, niestety, grafika się niczym nie różni, ale powiem wam, że sam Bull wygląda przekozacko i chyba będę chciał wydać na niego pieniążki, bo mi się mega podoba. Moi kochani, do gry został dodany w końcu skin do Boo. Jest to Underworld Boo, czyli podziemny Boo. Jest to postać stworzona przez fana, który wygrał Supercell Make, tak. I został ten skin do gry. Spójrzcie, jak on przekozacko wygląda. Pewnie będzie kosztował jakieś 150 gemów. I powiem wam, że ja muszę go przetestować na jakiejś nowej mapce. Okej, odpalamy kolejną mapę z nowym środowiskiem. I moi drodzy, tym razem jest to napad. Zobaczcie, jak ten Underworld Boo wygląda przekozacko. No jest po prostu, jakie ma kozackie strzały. Wow, czy wy to widzicie? Spójrzcie tylko. Postawimy sobie totem. Czy totem się różni? Nie, totem się niczym nie różni, ale tu jakieś chłopy nam wjeżdżają. Halo, boty! Boty do roboty, a nie tutaj... Wow, 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 wow. Uważajmy, jeszcze Nita wlazła. Jestem ciekaw, jak wyglądają jego miny. Dobra, dobra, dobra. Dobił. Frank dobił, na szczęście. Stawiamy naszą wieżyczkę. Szybciutko nabijemy sobie ulta i rzucamy miny. Rzucamy miny i spójrzmy tylko. Tak! Czaszki
z świeczką na głowie. Jest po prostu przekozacki ten skin, naprawdę chłop się tutaj widać napracował, nie dziwię się, że on wygrał. Dobra, mamy tutaj jak widzicie teleporty, ale te teleporty tak naprawdę, gdzie one nas teleportują? Tylko z jednego krańca na drugi i tak naprawdę one nam nic nie pomogą w napadzie. No może ewentualnie uciec, ale tak poza tym, no to chyba nic. Dobra, moi drodzy, Bu przetestowaliśmy też jego Ultimate Attack. Animacje ma nowe, więc mega się jaram, bo to będzie naprawdę bardzo fajny skin. Ale będzie można fajnie ludzi trapować, bo teraz rzucimy sobie po prostu Ultimate Attack na jedną stronę teleportu i ktoś będzie się teleportował i będzie wpadał centralnie w minę. Spójrzcie tylko, ha, coś pięknego. No, moi kochani, Don Barley to też dostał złoty skin, mimo że jest złoty Barley i tak się nawet nazywa, to tutaj mamy srebrnego i złotego Barley'a. Złoty Barley taki, złoty Barley taki. Przetestujmy sobie go jeszcze na szybko, zobaczymy, czy się czymś troszeczkę różni animacja. Co prawda wątpię w to, ale zobaczymy. No nie. Niczym się nie różni, a szkoda, bo chciałbym na przykład, żeby ten Ultimate Attack też był tak podświetlany na złoto. To by było coś po prostu pięknego. A to jest zwykły, podstawowy skin, tylko w złotym kolorze. No to teraz przyszedł czas, moi drodzy, na Rose. Chyba wszyscy na to czekali. Zobaczcie, Rose dostała nowe animacje. Jej ta rosiczka wskakuje na plecy. Troszeczkę się chyba ona też zmieniła, jeżeli chodzi o jej wygląd. I zobaczcie na to. Brawlowinowa Rose. Kurczę, jest przekozacka. Ja dziękuję. Co ona ma na plecach? Nawet zombie kwiatka ma na plecach w koronie. Musimy ją przetestować koniecznie na nowej mapie. Zagrajmy sobie teraz nagrodę w nowym środowisku. Tutaj też są teleporty i tutaj też będzie można chłopa jakiegoś zaskoczyć. Zobaczcie, jak wygląda przekozacko ta Rose'a. Jej animacje są inne, ponieważ ta Rose'a, poczekajcie, sprawdźmy to. Animacja wygląda jakby machała pięścią, na której narysowane są kości. Tak. Czyli po prostu ma takie rękawiczki halloweenowe, możemy tak to nazwać, rękawice halloweenowe. I zobaczymy, czy jej Ultimate Attack troszeczkę się różni. Miejmy nadzieję, że tak, bo chciałbym tutaj zaszaleć. No nie, dalej ta poświata jest żółta. Animacja oczywiście tej rosiczki na plecach jej się zmieniła. Czy zostało coś dodane, ale to nie jest kolorystyka. Okej, dajemy ulta i zobaczcie. Rose zakłada na głowę swoją rosiczkę. Ta roślina jakby ją zjada. I po prostu głowa staje się czaszką, tą rosiczką. Bardzo fajna animacja, podoba mi się bardzo. No ale szkoda, że ta właśnie kolor tej tarczy Rose'y też się nie zmienił. Ale czekajcie, ja tutaj mówiłem, że tutaj jest teleport. A widzicie, w nowym środowisku właśnie na tej mapie, czyli na nagrodzie, teleportów niestety nie ma. No okej. Ta Rose jest po prostu przecudowna i pamiętajcie, że będziecie mogli ją wygrać w takim challenge'u, który będzie organizowany z okazji Halloween, więc... Niebawem aktualizacja. Skillujcie, zacznijcie już grać Rose'ą, żeby się nią bardzo dobrze nauczyć grać, bo z pewnością ta mapa będzie pod Rose. Tak mi się bynajmniej wydaje. Teraz sprawdźmy sobie, co słychać u naszego zwariowanego Rico. Popcornowy rikoszet strażnik, złoty Rico. Wow, ale on kozacko wygląda i jest też srebrny Rico. Od razu bierzemy złotego i go testujemy. No musimy go przetestować. Skoro testujemy wszystkie skiny, no to sobie sprawdźmy, jak on wygląda na polu bitwy. No te kuleczki powinny być te kuleczki złote. Zobaczcie, jakby to wszystko pięknie wyglądało. Gdy jeszcze miał jego Ultimate Attack taką poświatę jak Challenger Colt, no to by było coś pięknego. No ale niestety jest to nadal zwykły Rico, tylko w kolorze złotym. No to teraz sprawdźmy, co słychać u mojej ulubionej postaci na Brawl Ball. Moi kochani, mamy jaskiniowca Franka, DJ-a Franka, no i został dodany złoty Frank i srebrny. Złoty jest po prostu przekozacki, zagrajmy sobie za dymę. Z tego co widzę, nie masz nowego środowiska, jeżeli chodzi o tryb za dymę, ale wam coś fajnego pokażę, moi kochani. Tylko przejmę piłkę. Do gry została wprowadzona pewna łatka. Z pewnością nie raz mieliście taki przypadek, że ktoś wam zabrał piłkę z waszej drużyny i sam chciał trafić samobuja. Teraz, moi drodzy, nie da się trafić samobuja. Zostało to naprawione, więc nikt wam nie sabotuje rozgrywki. Więc to jest mega fajne. Ej, panie P, wypadł panie. Wypadł mnie stąd. Oj, Rico mnie zultował. Ult, hop. Boom, Jin dostał, bomba, pan P mnie chce podjechać. Nie trafia, Farel tańczy. Prawo, lewo, robi unik. Jeden, drugi, trzeci. Wjeżdża do bramki, strzela. I trafia gola, pięknie. Nie wiem, jak ja to zmieściłem, naprawdę. Frank złoty jest dla mnie mega kotem. Muszę go mieć koniecznie w swojej szafce. Będę z pewnością na niego zbierał i ult.
i Elo. Pewne te zmiany zaszły u Leona, dokładnie w skinie rekina Leona. Sprawdźmy to. Okej, zaatakujmy sobie postać. Jak widzicie, Leon teraz rzuca rybkami. Czy wy to widzicie? Dajmy ulta. Plum! Robi taki plum i znika. Ale ten skin jest teraz przepiękny. Zobaczcie tylko. Plum! I znikamy. Tylko się rybki posypały. Nie no, coś pięknego. Ja oczywiście ten skin w swojej szafce posiadam. Leona uwielbiam jako postać. No i teraz jeszcze bardziej mi się bardziej przyjemniej grało tą postacią. Jest piękna. U Piperki też się coś zmieniło, a dokładnie animacja twarzy. Jej oczy się teraz bardziej tak błyszczą, puszcza oczko. Spójrzcie tylko na to. A tak poza tym nic więcej. Na sam koniec chyba zostawiłem sobie najciekawsze. Nie no, w sumie Rose była najciekawsza, ale to jest od razu po Rose moim zdaniem. I moi kochani, jest to skin do Zombie Bibi. Jest to skin do Bibi, czyli Zombie Bibi. I spójrzcie, jak ona przekozacko wygląda. Ten skin też wygrał w Supercell Make i jest po prostu przekozacki. Wypróbujmy ją sobie. Okej, podlatujemy do chłopa od razu. Bomba. Bomba. Zobaczcie, kiedy machniemy tą pałą, to ona normalnie podłoże niszczy. Spójrzcie tylko na to. Wow. Czyli animacja ataku jest nowa, więc super. Mamy teraz Ultimate Attack, którego użyjemy. Uwaga. Wow, to jest jakiś duch. Zobaczcie, jak on przekozacko wygląda. Ja dziękuję. Ta Bibi jest po prostu mega szefem dla mnie. Dobra, czy przyspieszenie też jest jakieś nowe? Nie, nie ma przyspieszenia nowego. Dobra, dajmy teraz sobie tutaj ulta. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, kiedy zaatakuje kilkadziesiąt potworów na raz. Może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście. Wow. Nie no, to jest coś pięknego. Mi się mega podoba ta postać. No i ten skin do Bibi muszę mieć. Powiem wam, że dwa skiny. Czyli ta Bibi z mieczem i ta Bibi są po prostu rewelacyjne. No, jak lubicie grać w Bibi, no to ten skin musi być koniecznie w waszej szafce. Pójdźcie tylko na to. Zombie Bibi i Bibi Heroska. Dwa skiny, które są mega, ale to mega fajne. Tak wyglądają wszystkie nowe skiny, które zostaną wprowadzone wraz z Halloweenową aktualizacją. Powiem wam tak, ja już się osobiście nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać tak samo challenge'u, w którym zawalczę sobie o tą przekozacką Rose. Dajcie znać w komentarzu, który skin wam się najbardziej podobał. Dla mnie numerem jeden na dzisiejszy odcinek jest Zombie Bibi. Nie wiem jak wy, ale mnie najbardziej ona urzekła. Może dlatego, że lubię Bibi. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu. Sekcje komentarzy są do waszej dyspozycji. Nie zapomnijcie mnie wspierać z kodem Farrell w sklepie Brawl Stars przez jakimiś zakupami. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!